Zawodowców. Dzisiaj mamy niedzielę, lot gołębi młodych w oddziale Radomsko. Z miejscowości Odolanów to jest około 120 km. Zakosztowaliśmy na jednej drużynie 31 gołębi, na drugiej 21 gołębi. No i jestem ciekawy właśnie, jak gołąbki nam tutaj przyjdą. Myślę, że nie będzie źle, ponieważ gołąbki są w miarę przygotowane dobrze, także zobaczymy, jak to wszystko będzie. No i proszę, pierwszy gołąb już zaliczony. O, więcej jest.
Czas. No się zastanawiam. Pierdołka. No wejdź. Wejdź pierdoła. Chodź. Chodź.
Bez zarzutów. Ile masz gołębi? Ja mam, rozumiesz, 25, nie? Ja położyłem 35. Już ci mówię. 9-11. Widziałeś, kurwa, to taka paka szła, ale to 9-11 mi tylko 4 gołębi siadły, 9-11. To tu paka 60 sztuk szła, nie? Wejdą. Holendę, to ile masz wszystkich gołębi? Andrzej, kurwa, ale się ma spierniczył, moja pierdolka. Andrzej, kurwa, masz, no. Zmęczony. Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy czwartek, 29 sierpnia. Przed chwilą właśnie zakończyliśmy oglądanie przylotu gołębi kolegi Artura Pawelca. Lot miał miejsce 25 sierpnia w niedzielę, a dzisiaj w czwartek mamy już wyniki tego lotu i możemy dokonać podsumowania. Poprosimy kolegę Artura,
który dokona podsumowania, tylko jeszcze przypomnę, że film, który oglądaliśmy z przylotu gołębi, nagrywał tutaj nasz kolega Jerzy Jaszkowski. Proszę bardzo. Witam serdecznie kolegów hodowców. No, chciałbym tutaj właśnie podsumować przylot naszych gołębi, który koledzy oglądali czy oglądają. I chciałbym powiedzieć tak, że na lot było włożonych, zakoszowanych 4597 gołębi. I chciałbym tu powiedzieć, że moja wydolność gołębnika jest bardzo dobra, bo po prostu na tą chwilę jest najlepsza tutaj w Radomsku i wynosi 80% konkursów w pierwszej drużynie. To jest drużyna właśnie na mnie, na Artura Pawelca. Druga drużyna na Roberta ma wydolność gołębnika 72% konkursów, także myślę, że jest to no, dość fajny wynik jak na loty gołębi młodych, zwłaszcza, że tutaj dużo gołębi choruje, są ciężkie te loty tych gołębi młodych, także no, dość fajnie mi tutaj gąbki siadały. Z czego tutaj może spojrzeć na listę, miałem tutaj gołębia drugiego w oddziele, trzeciego, czwartego, siódmego, 21, 22, także po prostu same czołowe gołębi tutaj u nas siadały na naszym gołębniku, zwłaszcza, że naprawdę jest to bardzo duża konkurencja, bo mamy tutaj mistrza kolegę Waldemara Piszczale, mamy mało lepszego, mamy Sobocińskiego obecnego mistrza oddziału Radomsko i wielu innych wspaniałych hodowców, którzy tutaj bardzo dobrze lotują i bardzo się dobrze do tego gołąbku przykładają i ten materiał, który po prostu sprowadzają, to jest naprawdę wysokiej klasy, więc po prostu wygrać z takimi mistrzami tutaj u nas to naprawdę jest duża satysfakcja, także chciałbym tutaj też kolegów właśnie naszych z oddziału Radomsko serdecznie pozdrowić. Także po prostu ta rywalizacja, która tutaj u nas jest, jest to zdrowa rywalizacja, bez żadnych właśnie zawiści, bez zazdrości i to jest właśnie pozytywne w tym naszym tutaj sporcie hodowców gołębi pocztowych, że po prostu no, nie ma tej zawiści jak nie wiem, w niektórych tam oddziałach i to jest takie właśnie motywujące do dalszego właśnie gotowania tych gołębi. Także jeszcze tak mam pytanie, przerwę Ci chwilkę. Ten gołąb, który był drugi, czy już sprawdzałeś po czym to jest gołąb? Z jakiej gołębi się u Ciebie wywodzi? Tak, tutaj te gołąbki, które akurat lecą tutaj, bo było tak, że 4 czy tam 5 gołębi się właśnie oderwało od peletonu i po prostu tutaj szło tutaj prosto w prostej linii tutaj na mój gołębnik. I to są gołębi tutaj właśnie z gołębi Ayerkampa na przykład, z gołębi Deklaka, linia z gołębi Wallon. Tutaj miałem też fajnego gołębia z Bosuły po nakrapianej samiczce. Notabene, której właśnie też jest, miała być sprzedana, ale tu kolega jeden nie odebrał tej samicy. No ale najgorsze jest to, że właśnie część tych gołębi, które tutaj lecą dość fajnie, to rodziców po prostu nie mam, bo sprzedałem w tym roku. Część jeszcze posiadam, tutaj dobre gołębie też z tego, co tutaj mi się zapowiadają, to są też gołębie od Ricka Kolsa z tych gołąbków, Vandena Velle krzyżowane właśnie z gołębiami od Ayerkampa, z tej linii Jamesa Bonda, czy z tymi Wallonami. Także tu jest akurat dobra krzyżówka tych gołąbków, bo już w tamtym roku miałem sygnały, że właśnie połączenie tych gołębi Ayerkampa z tymi gołębiami od Ricka Kolsa z Vandena Velle dość dobrze właśnie sprawują i dlatego w tym roku sobie taką krzyżóweczkę zrobiłem tych gołąbków i te gołąbki dość tutaj czołowo zaczęły właśnie lecieć. Truizmem będzie, jak się zapytam, jak przygotowywałeś gołębie młode do lotu, żeby taką wysoką wydajność osiągnąć, to oczywiście bazowałeś na produktach Belgica de Wet, te co kręciliśmy film ostatnio. To znaczy tak, no żeby tutaj na pewno no, koledzy chcą się dowiedzieć, jakie ja produkty daję tym gołębiom. Na pewno daję te produkty, które rok temu tutaj żeśmy omawiali. Jest też film właśnie z przylotu gołębi młodych. Co prawda w tym roku wydolność jest bardzo fajna. Zresztą w tamtym roku też była. Pierwszy lot był bardzo dobry w tamtym roku, to 2012 rok. Później nie wiem co się stało, no miałem tutaj różne problemy i przygody właśnie ze swoim pielęgniarzem. Nie będę tutaj nikogo oczerniał, ale to myślę, że też to wpłynęło na jakość tych lotów wtedy tych gołębi młodych. W tym roku się to dobrze zapowiada, oby to wszystko tak dalej było. No co ja mogę powiedzieć? Używam na pewno profilaktycznie Kobel Belgaanko. To jest po prostu podstawowy produkt, gdzie go używam tutaj po przylocie gołębi poniedziałek i wtorek łącznie z Belgasolem. Jak również, jak mówię przed lotami, jak zacząłem tutaj gołębie trenować dość intensywnie, bo trzeba przyznać, że i powiedzieć, że ja gołębie trenuję intensywnie, po prostu treningi po prostu mają, po prostu są wyważone na odległość tam 30-50 km i po prostu, żeby sobie wyrobiły tą prędkość, ale to może jest jeden tylko z elementów tego dobrego lotowania, po prostu wyrabianie prędkości gołębi. Druga sprawa to jest opieka nad gołębiami. No i co bym chciał powiedzieć kolegom hodowcom, no widzicie sami, że nie trzeba mieć dużo gołębi, po prostu gołębie dobrej jakości, dobra opieka, tak jak powiedziałem, tutaj podkreśliłem, w jednej drużynie mam 31 gołębi, w drugiej mam drużynie 21 gołębi, no i można tu i walczyć ze wszystkimi po prostu hodowcami po prostu z tej pierwszej powiem, ligi, z tymi najlepszymi, pod warunkiem, że mamy dobre gołębie, dobre produkty i dobrą opiekę. Te trzy warunki po prostu muszą być spełnione. Dobre gołębie, dobre produkty i dobra opieka tych gołąbków i zrozumienie, co po prostu chcemy osiągnąć tymi gołębiami. To jest po prostu tak jakby podstawowy klucz do sukcesu. No, produkty,
tak jak to powiedziałeś, zastosuję belki La Devert, ale to też nie wszystkie produkty, bo na przykład właśnie bardzo dobry jest ten starter z doktora Adlera. Jest to, po prostu są to witaminy, które daje po prostu z lecytyną w czwartek, piątek, to po prostu też uważam, że to jest jeden z takich po prostu bazowych produktów, które taki klucz trochę do sukcesu, ponieważ jest to jeden z lepszych produktów, oraz mentofina, tak? Mentofina jest to naturalny produkt na drogi oddechowe, gdzie po prostu stosuję to w czwartek, po prostu podaję na karmę, także no to jest taki produkt też mi się wydaje bardzo kluczowy, oraz BS, oraz z Deverda, oraz WN, oraz Belgataj, Ornisol, te produkty myślę, że po prostu są godne po prostu polecenia, łącznie z Belgasolem, który po prostu stosuję tutaj w piątek. Tam o tych produktach, które kolega Artur mówił, zwłaszcza tych produktów pierwszych dwa, co powiedział, to inne niż Belgica, Devert, Adlera. Drugi możemy w filmie, którym kręciliśmy w zeszłym roku, szczegółowo się dowiedzieć. Wy też macie w swojej ofercie ten produkt sprzedaży? Tak, też mamy, ale to właśnie chciałem zobaczyć nawet na tą listę konkursową, to są takie, po prostu tutaj kolega Mostowski Tomek miał pierwszego gołębia, natomiast drugiego miał po prostu parę sekund i już po prostu był za moimi gołębiami. To jest po prostu bardzo ciężko po prostu walczyć z hodowcami w konkursach. Jakbyś tutaj spojrzał na moją listę, to można zobaczyć, jak moje gołębki się dały wszystkie wykreślone. Tak, wprawdzie nie będzie widać, ale na stronie oddziałowej możemy sobie zobaczyć. Wszystkie wykreślone na zielono to są moje gołębie, jak się dały w oddziale. Naprawdę w pierwszej setce jest dużo, dużo moich gołębi i po prostu na drugiej stronie listy, bo to mnie interesuje. Oraz można tutaj wydolność sprawdzić właśnie, bo też mam właśnie z wydolnością, gdzie po prostu wydolność gołębnika na pierwszym gołębniku jest 80%, na drugim jest 72%, więc myślę, że to świadczy o po prostu jakości tych gołębi, które tutaj posiadam. Dobrze, także na razie koledzy podziękujemy, żeby nie zapeszyć, już nie będziemy życzyć dobrych lotów, ale przyjedziemy tutaj jeszcze na koniec sezonu i wtedy zobaczymy, jak kolega zakończył sezon lotów gołębi młodych. No miejmy nadzieję, że będzie to pozytywne. No właśnie, też mam nadzieję taką, że będzie to wszystko dobrze. Zależy, jak się właśnie ułożą loty. Ja właśnie lubię loty takie, które są bez wiatru, a najlepiej troszkę pod wiatr. Tak jak teraz było, to wtedy gołębie mają się możliwość wykazania. Nie przechodzą po prostu z wiatrem, tylko po prostu muszą po prostu pracować nad tym, żeby jak najszybciej wrócić do domu. Także chciałbym kolegom życzyć dalej wspaniałych sukcesów i wspaniałych lotów na gołębie młode, żeby jak najmniej ginęło. Także dobry lot. Dziękujemy, do zobaczenia. A jeszcze tylko ile lotów jeszcze Wam zostało w oddziale? Jeszcze nam zostały tutaj 3 loty. 3 loty, także za te 3 loty przyjdziemy do kolegi Artura, a tutaj jeszcze kolega Jerzy będzie na pewno filmował 3 loty tak po kolei, także będziemy sukcesywnie zamieszczać. A my tutaj już mówię, nie życzymy dobrych lotów, ale żeby ten sukces jednak mimo wszystko osiągnął. Do zobaczenia. Dobry lot. Dobry.